Dzień dobry wszystkim. Witam Was po dłuższej przerwie, gdzie postanowiłam pokonać swoją nieśmiałość i wrócić na kanał YouTube'owy, który no zaniedbałam dosyć mocno, ale nie przedłużając, nie gwarantuję, od razu tylko powiem jeszcze, jak często będą publikacje na YouTube, bo tak jak mówię, będę na nowo się w to wdrażać. Ale nie przedłużając, dzisiaj chciałam poruszyć z Wami kwestię planowania posiłków na tydzień. Jest też przygotowany przykładowy jadłospis na tydzień na blogu, więc śmiało Was tam zapraszam. Tam jest opisany też poradnik krok po kroku. A dla osób, które wolą słuchać, to przygotowałam właśnie to wideo. Mam przygotowane, wypunktowane ściągawki, więc jeżeli będę tutaj zerkać, to tylko i wyłącznie po to, żeby sobie zobaczyć, o czym nie mówiłam albo co potrzeba dopowiedzieć. Przede wszystkim chciałam Wam od razu powiedzieć, że przygotowałam dla Was bezpłatnie do pobrania planer posiłków, który można wybrać właśnie na blogu. Wystarczy zapisać się na newsletter, potwierdzić adres mailowy i na Waszą skrytkę powędruje planer posiłków na cały tydzień, podzielony na 4 główne posiłki i od poniedziałku do niedzieli. Można sobie tam wypisywać. Jest też tam miejsce na wypisanie makroskładników, czy też na samym dole można sobie dopisać przekąski, jeżeli ktoś chce, ale generalnie opieram się na głównych 4 posiłkach. Więc jak się zabrać do takiego planowania, jeżeli nigdy tego nie robiłeś, nie robiłaś? Ja to robię od dłuższego czasu, szczególnie mając dziecko. Jest to bardzo, bardzo duże ułatwienie. Chociażby ze względu na to, że się zaoszczędza mnóstwo czasu, nie chodzisz codziennie do sklepów i przede wszystkim jest też oszczędność w portfelu, co naprawdę można mocno zauważyć. Dla całej rodziny można również zaplanować. Wiele osób ma, przynajmniej moich czytelników, taki problem, że nie wie, jak planować posiłki tak, żeby zadowolić całą rodzinę, bo na przykład kobieta jest na diecie, a mąż lubi schabowego, a tak schabowy na diecie tak średnio, a dzieci jeszcze coś innego lubią i koło się zapętla i musi siedzieć pół dnia w kuchni i gotować dla wszystkich. No niekoniecznie to tak działa, śmiało można się dogadać z całą rodziną, wypracować pewien kompromis. Ja taki planer sobie, mam tutaj dokładnie wydrukowany, nie wiem czy widać, czy nie odbija światło, ale mam taki wydrukowany planer na lodówce i po prostu w poszczególny dzień wiem kiedy, co, kto, nie kto, tylko wszyscy, co będziemy jeść. Więc to jest naprawdę duże ułatwienie. Można wypracować kompromis z rodziną. Można zastosować pewne zamienniki, na przykład mąż Ci mówi, że ja chcę schabowego, nie zjem nic innego. Więc są takie jakby półprodukty, które przygotowanie zajmuje chwila, no to okej, zrób tego schabowego dla męża. I na przykład nadwyżkę schabowych, to można już gotowy, usmażony schabowy zamrozić i to jest awaryjny obiad, co jest też całkiem spoko rozwiązaniem. Więc będzie miał on następny obiad tylko gotowego kotleta do wyciągnięcia z zamrażarki. Smakuje tak samo i naprawdę ja to już sprawdziłam, bo ja nie lubię schabowego, a mąż lubi i czasami tak po prostu robię i naprawdę nie czuć różnicy, więc nikt mi nie mówi, że czuć. Okej, a Ty w tym czasie możesz sobie na przykład przygotować rybę. Ryba o wiele jest zdrowsza i no i kalorii jest mniej, więc to jest też całkiem spoko rozwiązanie. Też tak robię, że dla męża na przykład schabowy, dla siebie rybę. To zajmuje chwilę, a każdy jest zadowolony, więc można śmiało zastosować taki jakby ala zamiennik. Kolejną rzeczą jest sprawdzanie promocji w sklepach przy planowaniu posiłków. Zobacz sobie, jakie są promocje i jakie produkty lubisz. Uwzględnij je sobie w jadłospisie. Wypisz sobie produkty, które lubisz na kartce i które są aktualnie w promocji, po to, żeby te produkty akurat wykorzystać w jadłospisie, co zaoszczędza kasę. To jest naprawdę bardzo wygodne. Ja polecam do tego aplikację Blix. Nie płacą mi za reklamę, chociaż szkoda. Tam możesz sobie aktualne gazetki sprawdzać w sklepach, w których najczęściej robisz zakupy. Dodatkowo to jest wyszukiwarka, ja tak najczęściej wyszukuję masło. Gdzie w jakim sklepie jest najtaniej, więc całkiem spoko opcja. Tym punktem jest zrobienie przeglądu lodówki, czyli zobacz sobie, jakie masz konkretne produkty w lodówce, które możesz wykorzystać sobie do jadłospisu, wypisz. Ja tak sobie miałam na przykład mleko kokosowe, miałam duży zapas i duży zapas miałam puszek pomidorów w puszce, więc sobie wypisałam obiady, które opierały się też na tych produktach, żeby po prostu nie wyrzucać później tego, bo na przykład połowę zużyłam, a połowę zostało, więc mogłam wykorzystać to na kolejny dzień. To jest naprawdę, no, spoko metoda. Tak samo zrób sobie porządek w szafkach. Wyrzuć te nie... Przepraszam, nie wyrzucaj, tylko oddaj te niezdrowe produkty
potrzebującym, czy komuś w rodzinie, komuś, kto lubi. Nieważne, ale najważniejsze jest to, żeby Cię po prostu nie kusiło, jeżeli chcesz zacząć zdrowo się odżywiać, to jest naprawdę no, pomocna sprawa. Ważną rzeczą jest zaangażowanie też pozostałych domowników do takiej listy, czyli na przykład poproś każdego z domowników, nawet dzieci, jeżeli są, o wypisanie ulubionych obiadów, tak żeby każdy był zadowolony. Niech sobie wypiszą na kartkę trzy chociaż obiady, które lubią. Ty również to zrób i na tej podstawie układaj sobie tygodniowy jadłospis. Będzie Ci po prostu prościej i wypracujesz pewien kompromis, z którego każdy będzie zadowolony. Ja tak robię z mężem, no jeszcze syna nie pytam o zdanie, bo ma rok, ale generalnie jest to bardzo wygodne i pomocne przy budowaniu listy. Możesz to odnośnie innych posiłków, odnośnie śniadań czy kolacji również sobie to, o tą wiedzę uzupełniać, więc to jest bardzo istotne. I do tego wywieź tą listę na lodówce albo w widocznym miejscu, tak żeby danego dnia każdy wiedział, co jest przygotowane. U mnie na przykład pierwszego dnia jest przygotowane muesli z mlekiem i bananem. To moje najczęstsze śniadanie właśnie tą porą, jesienią, tak zimą. Latem to tak najczęściej sobie smoothie robię, ale tak jak już są już chłodniejsze wieczory, no to generalnie wolę sobie jeść śniadanie na ciepło. Drugie to na przykład mam muffiny jajeczne, na obiad rybę z warzywami, a na kolację sałatka z awokado. To są moje główne posiłki. Jeżeli jestem głodna, w zależności od mojego zapotrzebowania kalorycznego też, żeby jej nie przekraczać, bo tak jak wiecie, albo i nie wiecie, bo nie czytacie bloga, mam do zrzucenia jeszcze 10 kg po porodzie. I możecie sobie tutaj na dole wpisywać też makroskładniki, albo pod daną tabelką wpisywać, żeby wiedzieć, jak to zaplanować, żeby tego zapotrzebowania nie przekroczyć. To są takie główne punkty, czyli stosowanie zamienników, schabowe na przykład na rybę, jeżeli chcę. A jeszcze jedna ważna rzecz, można sobie mrozić obiad, bo na przykład powiedzmy, jecie dwa dni ten sam obiad, bo ja sobie generalnie jak planuję, to na dwa dni obiady, na trzeci dzień jak jest ten sam obiad, to już nie zjem. I często mam tak, że po prostu jak zostaje mi ten obiad, no to nie wyrzucę, bo mi po prostu aż żal, no to mrożę obiad, w zależności od tego, co jest, bo ziemniaków na przykład ugotowanych nie mrożę, ale mrożę to, co zostaje, żeby tego nie tracić. Też jest super opcją, ale to trzeba mieć miejsce też w zamrażarce, bo u mnie generalnie jest tego brak. Przygotowanie bulionu warzywnego 4-5 litrów, porcjowanie po 1,5 litra i mrożenie. Dzięki temu, jak sobie to później wyciągasz, no to zupę jesteś w stanie zrobić w 20 minut, co jest w ogóle petardą. To jest w ogóle moje takie odkrycie, że jak ja to zrobiłam, to tak się cieszyłam jak dziecko, że wow, tyle sobie po prostu czasu zaoszczędziłam, no i nie używa się przede wszystkim kostek rosołowych, tych nieszczęsnych, co jest naprawdę bardzo, no, wygodne, mega wygodne. Generalnie z takich najważniejszych rzeczy to jest tyle. Jeżeli dalej nie wiesz, jak się za to zabrać, to wejdź na bloga i tam masz krok po kroku opisane, jak ja to robię i jaki na przykład przykładowy jadłospis jest i też z czystek, które znalazłam w lodówce, jakie obiady mi wychodziły, tam też sobie to rozpisałam, żeby nie marnować tego jedzenia, więc śmiało możesz zobaczyć na blogu krok po kroku, no ale tak czy siak wejdź na tego bloga, pobierz planer do posiłków, będzie Ci łatwiej planować, więc usiądź, spisz sobie to na kartce i działaj. Dodam jeszcze tylko, że planowanie odbywa się raz w tygodniu, więc nie musisz tego robić codziennie. Na zakupy też średnio idę dwa razy w tygodniu. Za pierwszym razem robię takie generalne zakupy na cały tydzień, ale wiadomo, świeżych produktów brakuje częściej, więc wychodzi mi średnio dwa razy w tygodniu wizyta w sklepie. I to właściwie byłoby na tyle. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujesz kanał, dasz dzwonek, to wtedy będą Ci się pokazywały powiadomienia, bo na razie nie mogę się zapowiedzieć, że będę publikowała regularnie, bo po prostu mając dziecko nie jestem w stanie tego zagwarantować. Teraz wracam do pracy, więc też tego czasu będzie mniej na pewno, a jeszcze opiekuję się blogiem i to nie jest tak, jak się wydaje. No, doba jest krótka niestety, a mając dziecko to w ogóle mam wrażenie, że ta doba to jest 5 minut. Tak czy siak polecam Ci jeszcze dołączenie do mojej grupy na Facebooku. Wszystkie linki znajdziesz w opisie filmu. No i mam nadzieję, że miło ze mną spędziłaś czas. Życzę powodzenia i napisz w komentarzu, czy pobrałeś planer, czy pobrałaś planer i jak Ci się to podoba. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.